Drodzy uczniowie klasy piątej, witam was serdecznie na lekcji nieco innej, bo nie spotykamy się w szkole, ale pomyślałem sobie, że skoro nie możemy spotkać się w szkole, no to będziemy się spotykać na YouTubie. Szczerze wam powiem, że mi was brakuje i po dwóch tygodniach bez szkoły zaczyna mi brakować. Zaczyna mi brakować Oskara i Wojtka, którzy ciągle chcą grać w ping-ponga, i Dominiki nieustannie o coś pytającej, i Remika biegającego po klasie, i Jacka, który sobie coś na głowę zakłada w czasie lekcji, i Kacpra, który chce tańczyć i śpiewać na lekcji, i nie wiem, Oli, Natalii, które ciągle biegają i coś pytają razem z Magdą, i was wszystkich, naprawdę, szczerze, dlatego pomyślałem, że właśnie w ten sposób, i chcę wam zaproponować, byśmy średnio jakieś dwa razy w tygodniu, tak jak też mamy normalnie lekcje religii, spotkali się w takiej formie, ja u siebie, tutaj w salce, na parafii, wy w swoich domach. Wiecie, że nawet mi zaczyna brakować tego pytania, czy będzie jakiś film. Odpowiadam, nie będzie. Teraz macie tyle czasu, żeby się sobie filmy oglądać. Macie na pewno tą przewagę w porównaniu z normalnymi lekcjami, że w każdej chwili możecie zrobić stop. Możecie zrobić stop albo możecie wyłączyć YouTube'a, jak będę za bardzo zanudzał i lekcja będzie nieciekawa, albo po prostu będziecie mieć dosyć i będziecie chcieli sobie zrobić przerwę. Nie będzie problemu z notatkami, bo w każdej chwili spacją będziecie sobie mogli zatrzymać filmik. Także słuchajcie, ruszamy. Nie będzie długo. Krótkie lekcje. Też jakby w czasie tej lekcji jakiś krótki moment, żeby jakieś ćwiczenia sobie wykonać. Też słuchajcie, jeżeli tak, nasz podręcznik i nasze ćwiczenia, o tak, do kamery, zostawiliście w szkole, będę przesyłał na Librusie skany zarówno ćwiczeń, jak i książek. Także jest możliwość, żeby sobie, nie wiem, chociażby skan ze ćwiczeń, będę się postarał tak robić ten skan, żeby bez problemu można było wydrukować. Więc możecie sobie wydrukować, jeżeli chcecie. Oczywiście, jeżeli chcecie, słuchajcie, nie będę tego sprawdzał, kiedy wrócimy do szkoły, ale chcę wam zaproponować przynajmniej taką krótką formę naszego bycia razem. Jedno jest pewne, będzie cicho na lekcji, przynajmniej tutaj. Dobra, zanim zaczniemy, mam dla was zadanie. Pierwsze, nie wiem, czy więcej będzie. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, nie? A to propozycja zupełnie, tylko i wyłącznie. Tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, teraz ta moja salka tu jest pusta, nie ma niczego na stołach, nawet nie będę wam pokazywał nic ciekawego. W każdym razie pomyślałem sobie, że byłoby super, gdybyście tutaj siedzieli. A wiemy, że fizycznie nie możecie. Więc pomyślałem sobie, oczywiście to jako tylko i wyłącznie propozycja, słuchajcie, chcę wam zaproponować teraz na naszym filmiku wyświetla się mój adres mailowy. Jeżeli tylko chcecie, słuchajcie, możecie na ten adres mailowy przysłać jakieś swoje zdjęcie, najlepiej jakieś śmieszne, dziwne. Będę te zdjęcia drukował w takiej formie, w jakiej wydrukowałem sobie swoje własne. Poszukałem jakiegoś śmiesznego zdjęcia swojego i te karteczki z tymi zdjęciami będziemy tutaj ustawiać. Zobaczymy, jak się uda, będziemy was rozsadzać, tak żeby mieć takie poczucie, że jesteśmy razem. Także to propozycja, oczywiście, słuchajcie, po wydrukowaniu tego zdjęcia od razu je usuwam ze swojego komputera i ze swojego maila, tak? W żadnym innym celu to zdjęcie nie będzie wykorzystane. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie propozycja, słuchajcie. Jeżeli chcecie, jeżeli wasi rodzice nie będą mieli nic przeciwko, na mail, który się wyświetla, wysyłacie proste zdjęcia, ja je drukuję tylko i wyłącznie w tym celu, słuchajcie, kiedy tylko wrócimy do już normalnego funkcjonowania, czyli te wszystkie zdjęcia do niszczarki w żadnym innym celu nie będą wykorzystywane, więc ja sobie tutaj gdzieś postawię to swoje zdjęcie. No widzicie, je ledwo, ale okej. Także taka propozycja, na maila możecie wysyłać, będę drukował, dodrukowywał te zdjęcia, może nam się tutaj fajna klasa nasza utworzy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dobra, pierwsza lekcja, bardzo krótka, słuchajcie, temat lekcji, jak zawsze mamy na tablicy, pilot już jest w moich rękach, ale oczywiście zaczynamy
Zaczynam od modlitwy, więc tak jak zawsze, słuchajcie, pomódlmy się na początku lekcji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym, wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobra, słuchajcie, temat lekcji, a więc zeszyty wyciągamy. Jeżeli nie macie zeszytu, wyciągnijcie kartki. Potem sobie je wkleić najwyżej do zeszytu, słuchajcie, te kartki. Także zachęcam was do tego mocno, żeby nie będzie żadnych długich notatek. Może jakieś króciutkie, minimalne, słuchajcie. Ale zachęcam. Więc zapisz temat lekcji. To jest lekcja 36 w naszych książkach. Święty Józef, milczący opiekun. Nie będę dawał czasu na zapisanie, słuchajcie, bo w każdej chwili możecie sobie z pasją, tak, zatrzymać naszą lekcję. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby zapisać temat. Święty Józef, milczący opiekun. Słuchajcie, dzisiaj o świętym Józefie, kilka dni temu była uroczystość świętego Józefa w kościele, więc tak się fajnie składa, że taki temat dzisiaj mamy i taki temat chcę wam zaproponować. Dobra, jeżeli macie książki, słuchajcie, jeżeli macie książki, nasze podręczniki, tak, to otwierajcie podręczniki na stronie 82. Jeżeli nie macie, to na Librusie zostały wysłane skany, więc możecie sobie albo wyświetlić, albo wydrukować. Dobra, słuchajcie, święty Józef. Święty Józef, jak myślę, wiecie, święty Józef był opiekunem małego Pana Jezusa i Maryi, Matki Bożej. Mówimy o nim, że był ziemskim ojcem Pana Jezusa, chociaż tym prawdziwym ojcem jakby Pana Jezusa oczywiście jest Bóg Ojciec, ale Józef jako ziemski ojciec, ziemski opiekun Pana Jezusa, który opiekował się Panem Jezusem. I co za tym idzie, słuchajcie, święty Józef właśnie jest patronem wszystkich ojców, generalnie wszystkich mężczyzn. Dzisiaj troszeczkę właśnie też o mężczyznach porozmawiamy, drodzy panowie, ale właśnie święty Józef, słuchajcie, święty Józef, który musiał mieć w sobie coś tak szczególnego, że Maryja się zachwyciła świętym Józefem. I tu myślę, panowie, chłopaki, to szczególnie do was. No właśnie, pewno czasami może już się staracie, wiem, że tam już gdzieś coś kombinujecie, czasami nawet na lekcji, żeby się dziewczyny wami zainteresowały. Oczywiście powiecie, że nie, jasna sprawa, ale ja już tam swoje wiem. Ale właśnie, być takim chłopakiem, takim mężczyzną, który potrafi nawet nie tyle zaimponować dziewczynie, bo to nie zaimponowanie chodzi, ale być takim mężczyzną, z którym kobieta może czuć się bezpieczna, może czuć się dobrze. Wierzę, że kimś takim w przyszłości będziecie, chłopaki, ale do tego sobie przejdziemy, na to też jeszcze mamy czas. Dobra, słuchajcie, przeczytamy sobie, ja będę czytał, wy możecie śledzić tekst. Tak, na stronie 82 mamy krótki tekst z Pisma Świętego mówiący o świętym Józefie. O świętym Józefie, słuchajcie, który w Piśmie Świętym nie wypowiada ani jednego słowa. On na pewno mówił, ale Pismo Święte nie zanotowało, słuchajcie, ani jednego słowa Józefa. To też ważna rzecz istotna, ale posłuchajcie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po ślubinach matki Jego Maryi z Józefem w pierwnim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Zobaczcie, Józef na pewno miał swoje plany. Na pewno nie było jego planem bycie ziemskim opiekunem Bożego Syna, Pana Jezusa, tak? Miał swoje plany i naraz jakby Pan Bóg mu te plany całkowicie zmienia. I święty Józef mówi: w porządku. Jakby nie buntuje się. Nie mówi: miałem sobie inny pomysł na życie, inny plan.
Niech święty Józef potrafi zgodzić się z tym, jak go Pan Bóg prowadzi. To jest rzecz, słuchajcie, naprawdę fantastyczna i wielka. I naraz, słuchajcie, bo znacie tą historię, tak? Kiedy rodzi się Pan Jezus, to Herod, zły król, nastaje na jego życie, chce go zabić, dlatego tutaj naraz Józef we śnie słyszy anioła, który mu mówi: idź, uciekaj do Egiptu, zabieraj Maryję, zabieraj Jezusa, uciekaj do Egiptu. Józef się na to godzi, pomimo trudności, to nie było dla niego łatwe, on by tam wolał w Nazarecie wolałby sobie gdzieś tam w swojej pracowni, w swoim warsztacie, był cieślą, a więc pracował w drewnie, robił może jakieś stoły, krzesła. Tam by sobie wolał spokojnie pracować, a tu naraz gdzieś do Egiptu musi uciekać, słuchajcie, godzi się na to, nie ucieka od tego, tak? Nie ucieka od trudności, nie mówi: ach, wolałbym, żeby mi było łatwiej. Nie ucieka od trudności. No i właśnie, słuchajcie, ważna sprawa, bo zobaczcie, święty Józef jest patronem mężczyzn, czyli mnie, każdego z was, chłopaki. I jakby w oparciu o tą lekcję dzisiaj chciałbym takie jedne z dwóch głównych cech mężczyzny. Ja wam powiedzieć, tylko dwie, ale to moim zdaniem bardzo istotne i też mocno wynikające właśnie, związane ze świętym Józefem. Tylko dwie, bo te dwie chciałbym, żeby wam zapadły mocno w pamięć. Chłopakom byśmy, każdy z nas, starali się tacy być. A dziewczynom, jak będą sobie szukać kolegów, i nie tylko kiedyś, to żeby właśnie takich szukali. Cechy mężczyzny, słuchajcie, dwie ważne. Słuchajcie, pierwsza cecha, nie wiem, czy się domyślacie z tego zdjęcia, o jaką cechę mi chodzi. Mianowicie pierwsza cecha bardzo ważna i którą na pewno, słuchajcie, odznaczał się święty Józef, to uwaga, odpowiedzialność. W tą kartkę, żeby nam nie zasłaniała. Odpowiedzialność. Nie wiem, czy widzicie, myślę, że tak. Odpowiedzialność. To jest właśnie to, co miał święty Józef, tak? Zobaczcie, nie uciekł, kiedy anioł mu mówił: idź do Egiptu, zatroszcz się o Maryję i Józefa. Był odpowiedzialny. Nie pomyślał sobie: ach, nie chce mi się, ach, mogłoby mi być łatwiej, gdyby nie było takich spraw. Był odpowiedzialny za Maryję, był odpowiedzialny za małego Pana Jezusa. Dlatego nie zastanawiając się, skoro było niebezpieczeństwo, ruszył w drogę, tak, by to niebezpieczeństwo oddalić od Pana Jezusa i od Maryi. A więc odpowiedzialność, słuchajcie, tacy powinniśmy się starać być, tak, odpowiedzialni. To nie tylko mężczyźni oczywiście, kobiety też, dziewczyny też mają być odpowiedzialne, ale mężczyzna to ten, który jest odpowiedzialny za swoich bliskich, za swoją rodzinę, za swoją żonę czy swoje dzieci, jeżeli je ma, odpowiedzialny, nie wiem, ja jako ksiądz, tak, w jakiś sposób za was, jako moich uczniów, za parafian, odpowiedzialny. Dobra, jedna cecha, odpowiedzialność, zapamiętujemy. Druga cecha, słuchajcie, nie wiem, czy tutaj taki prosty obrazek mi się znalazł. Druga cecha wynikająca z tego obrazka, ktoś wie, ktoś się domyśla? Druga cecha to, słuchajcie, pracowitość. Święty Józef też jakby jest patronem ludzi pracy. Święty Józef, który nie bał się pracy. Święty Józef, który na pewno nie był, no właśnie, kim nie był? Na pewno nie był leniem. Na pewno nie był leniem, na pewno nie leżał na kanapie, chociaż 2000 lat temu w Nazarecie, nie wiem, czy mieli kanapy, może drewniane. W każdym bądź razie nie był leniem. Czyli zobaczcie, taka postawa. Nie kimś takim mamy być, słuchajcie, nie kimś takim mamy być od czasu do czasu, ale zaprawmy, że jak już mega się napracujemy, jesteśmy bardzo zmęczeni, to owszem, czasami sobie na kanapę się położyć, jakiś se film obejrzeć, okej, ale gorzej jak to jest codziennie, słuchajcie, nie? Więc chłopaki, to nie tak. Nie kimś takim mamy być, tak? Święty Józef, patron każdego mężczyzny, każdego ojca, też każdego księdza, jakby pokazuje nam, że życie nie może upłynąć na lenistwie, że nie mogę być mężczyzną, który tak jak sobie ten pan
który nawet chyba siły nie ma, żeby rękę wyciągnąć po tą frytkę, czy co tam jest, jakieś chipsy, a w drugiej ręce pilot oczywiście i coś tam jeszcze, nie wiem co. Nie, to nie tak. Nie lenimy się, słuchajcie. Nie lenimy się. Nie możemy spędzić życia w fotelu i popijając Coca-Colę i oglądając filmy, słuchajcie. Także lenistwo jest czymś niewłaściwym, słuchajcie. Święty Józef na to mocno pokazuje, tak? Odpowiedzialny i pracowity. I te dwie cechy, słuchajcie, świętego Józefa ważne, żeby nam jakby mocno towarzyszyły i byśmy się starali je naśladować, zapamiętać mocno, słuchajcie. Odpowiedzialność i pracowitość. Jakby słowo dzisiejszej lekcji główne, tak? Pracowitość i odpowiedzialność. Dobra. Okej. No to co? No to krótka notatka. Wyciągamy zeszyty, słuchajcie. Mam nadzieję, że temat lekcji zapisany. Wyciągamy zeszyty i zapisujemy sobie krótką notatkę, słuchajcie. Myślę, że jest ona widoczna, tak? Myślę, że jest ona widoczna, więc krótka notatka. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, zastopujcie sobie, żeby przepisać. Święty Józef był opiekunem Maryi i małego Jezusa. W Ewangelii nie zapisano ani jednego słowa, które wypowiedział święty Józef. Pierwsza część notatki i jeszcze druga, słuchajcie, nawet krótsza. Więc słuchajcie, to jeszcze dla przypomnienia, oczywiście spacja, żeby sobie przepisać całą. Druga część. Święty Józef jako patron wszystkich mężczyzn jest dla nas wzorem odpowiedzialności i pracowitości. I te dwa słowa możecie na czerwono albo podkreślić, słuchajcie, żebyśmy je sobie dobrze zapamiętali. Odpowiedzialność i pracowitość, tak? Zapamiętujemy mocno. Dobra, no to słuchajcie, jeżeli macie to ćwiczenie, takie proste, żeby się troszeczkę rozerwać. Słuchajcie, strona 74 w naszych ćwiczeniach. Zróbmy za to pierwsze ćwiczenie. Jeżeli będziecie mieć czas, jeżeli chcecie, zróbcie więcej, słuchajcie. Zróbcie więcej. Pierwsze ćwiczenie. Próbujemy, słuchajcie, na tych lekcjach wirtualnych będę pracował razem z wami. Hasło, ciekawe, czy ktoś będzie miał już przede mną. No hasło bardzo proste i oczywiste, bo oczywiście hasło, które nam wyszło, no to Józef, patron dzisiejszej lekcji, ten, o którymśmy sobie mówili. Dobra, słuchajcie, zachęcam mocno, jeżeli oczywiście chcecie, pomyślcie. Na pewno oceny, może nawet jakieś nagrody dla tych, którzy sumiennie w domu się nie lenili, tylko pracowali, ale wiem, że pewno macie wiele różnych zadań domowych z innych przedmiotów, dlatego nie będę teraz wam, nie wiem, kazał robić wszystkiego. Oczywiście zachęcam. Jeżeli chcecie, tak, no to super, jak najbardziej, albo w książkach, albo jeżeli ich nie macie, można sobie z Librusa ściągnąć PDF-y i wydrukować, ale w żaden sposób nie nakazuję, tak, bo macie wiele wszystkiego innego, dlatego chcę tylko gdzieś z wami tą lekcję sobie przeżyć i nic poza tym. Dobra. Powoli kończymy z dzisiejszą lekcją. Widzę, słuchajcie, że do 20 minut powoli dochodzimy, także jest krótko. Mniej więcej tyle będą trwały te nasze lekcje, słuchajcie, na kanale, na YouTubie. Jak na YouTubie po prostu wpiszecie Łukasz Nawrot, znajdujecie kanał, na którym jakieś tam różne filmiki, między innymi właśnie lekcje między innymi do 5 klas. Także możecie sobie nawet jakąś tam subskrypcję zrobić tego kanału, żeby gdzieś tam na bieżąco to, co do was będzie adresowane. Zachęcam mocno, słuchajcie, na maila wysyłacie jakieś swoje zdjęcia śmieszne i tak jak mówiłem już na początku, tylko i wyłącznie w tym celu, tak? Będziemy sobie taką klasę, nawet już w tym momencie nie wirtualną, ale tutaj sobie będziemy układać te obrazki jako jakiś element rozrywki. Możecie coś zrobić, jakieś śmieszne zdjęcie. Czekam na przykład na zdjęcie Kacpra,
Jestem ciekaw, co Kacper wymyśli śmiesznego, albo Oskar. Okej. I możemy zrobić konkurs na najśmieszniejsze zdjęcie, słuchajcie. Najśmieszniejsze zdjęcie z każdej klasy. Wy będziecie wybierać i będą nagrody. Postaram się jakieś nawet całkiem fajne, nie dwa cukierki. Także zachęcam, słuchajcie, róbcie jakieś śmieszne zdjęcia, będę je drukował, będę je tutaj układał, będę je z przybliżenia pokazywał na tych lekcjach, więc oczywiście tylko ci, którzy chcą, tak? Tylko ci, którzy chcą w takiej formie, to nie jest żaden obowiązek w żadnym wypadku, więc jeżeli tylko chcecie, to do tego zachęcam. Też chcę Was zachęcić, zaprosić bardzo mocno, słuchajcie, jutro na tym kanale na YouTubie, linki też będą na stronie naszej parafialnej i na Facebooku. Będzie transmisja mszy o godzinie 11. Jutro niedziela, msza o godzinie 11, transmitowana internetowo na kanale na YouTubie. Do tego was mocno zachęcam. Myślę, że za jakieś 3 dni kolejna lekcja, znowu kolejny temat. Tak jak mówię, jako też pewna forma bycia razem, słuchajcie, tak? W takiej nawet luźniejszej formie niż w szkole, ale nie chcę, żeby nam to umykało, także takie najważniejsze rzeczy będziemy sobie mówić, będziemy te lekcje przeprowadzać. Do tego Was bardzo mocno zachęcam. Gdzieś dajcie znać, że takie coś jest innym, którzy macie kontakt, chociaż każdemu na Librusie o tym napisałem, żebyśmy jak najliczniej mogli sobie te filmiki odtwarzać w każdej chwili. Także zachęcam do zdjęć na maila, którego widzicie na ekranie. No i zachęcam jutro do mszy o godzinie 11 do transmisji na tym kanale na YouTubie. Też możecie zachęcić swoich bliskich, aby właśnie w takiej formie w mszy świętej uczestniczyli. No to tyle na dzisiaj. Słuchajcie, musiał mieć dzwonek jakiś, żeby zadzwonić. Postaram się o to może na następny raz. Czekam na Wasze zdjęcia na maila. Oczywiście jeszcze raz podkreślam po raz ostatni, kto tylko chce, tak? Kto tylko chce, świadomi, że też oczywiście tylko i wyłącznie tutaj w tej formie gdzieś te zdjęcia będziemy sobie pokazywali, żeby potem można było zrobić konkurs między Wami, kto zrobił najśmieszniejsze i najfajniejsze zdjęcie. Oczywiście, żeby to były takie zdjęcia, które można tutaj innym pokazać, słuchajcie, jasna sprawa. Nie, także bez żadnych obowiązku, jako tylko zachęta, możecie o to zapytać rodziców, czy na coś takiego się zgadzają, prawda, bo zdecydowanie, więc to tylko i wyłącznie propozycja dla tych, którzy chcą i mają ochotę na coś takiego. Czasu macie dużo, więc warto szukać różnych form, żebyśmy sobie ten czas jakoś wspólnie też potrafili uczynić dobrym czasem. Pozdrawiam Was serdecznie, pozdrówcie swoich rodziców, mam nadzieję, że już od razu po świętach, no bo do świąt będziemy się spotkać w takiej formie, wierzę, że potem już będzie nam dane się spotkać znowu normalnie w klasie. Pozdrawiam Was serdecznie, kończymy wspólną modlitwą i kończymy naszą pierwszą lekcję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.